To, co jest charakterystyczne dla naszej epoki, właśnie dla tych lat 70., to jest poszukiwanie wzorców bohaterów pozytywnych dla naszego społeczeństwa, których rzekomo brak. Jest to zjawisko paradoksalne, bo w rzeczywistości akurat przynajmniej 50% starszego pokolenia obywateli tego kraju to są ludzie, którzy w charakterze takich wzorców pozytywnych mogli w każdej chwili dla swoich młodszych współobywateli funkcjonować. Co przez to rozumiem? No, wystarczy właściwie zajrzeć do życiorysu przeciętnego człowieka w Polsce po 40, a nawet po 30, żeby dokopać się tam zupełnie sensacyjnych wydarzeń. No, rzeczy, które się w życiorysach ludzi zachodu nie zdarzają praktycznie w ogóle. Można tam znaleźć przejścia, przeżycia, przygody, które mogłyby się stać kanwą powieści sensacyjnych, no, o wysokim stopniu wręcz nieprawdopodobieństwa. Tymczasem ten przeciętny Polak po 50 właściwie nie ma się za bohatera. Znaczy nie czuje się tym potencjalnym bohaterem pozytywnym dla swoich młodszych współobywateli. Jest sam sfrustrowany i, co zabawne, to on poszukuje wzorców. My mamy jakiś fatalny stosunek do własnej przeszłości, nawet tej indywidualnej. Potrafimy wypominać swoim dzieciom, ileśmy dla nich zrobili, ale proszę zauważyć, że właściwie przeciętny starszy Polak nie mówi o tym, co on i jego rówieśnicy jako pokolenie zrobili w tym kraju. I to o tym, co zrobili niezwykle ciekawego i zupełnie rewelacyjnego, jak na możliwości, którymi dysponowali. To się oczywiście wszystko bierze z pewnego tradycyjnego u nas stosunku do przeszłości w ogóle, do historii w całości. Ja już z bratem w swojej książce starałem się pokazać, bardzo oczywiście skrótowo, bo książka była właściwie nie o tym, że Polacy uczą się, jak przegrywali wojny, jak przegrywali powstania, natomiast właściwie w szkole nie uczą się o tym, jak ich pradziadowie, prapradziadowie i wszyscy inni robili tą Polskę. I właśnie nie wiadomo, jakim cudem ta Polska przetrwała, skoro za każdym razem, po kolejnej porażce, traciliśmy jakiś tam potężny procent zdolnych ludzi. Proszę zapytać przeciętnego Polaka, kto stworzył pierwszy zakład przemysłowy na terenie Ameryki Północnej.